Wiecie, co wymyśliłem sobie? Będę nagrywał vlogi, starał się robić to regularnie, codziennie. I raz w tygodniu taki vlog z podsumowania, powiedzmy, tygodnia będę wam wrzucał. Co wy na to powiecie? Powiedzmy, że to nie będzie tak umownie, około tygodnia, czasami może to będą 4 dni, będzie więcej materiału, ale będę chciał robić to nie rzadziej niż raz w tygodniu. Taką formę chciałbym przyjąć. Zobaczymy, czy to się wam spodoba, a mi pomoże w jakimś takim, w jakiejś takiej systematyczności. A więc po tym, mam nadzieję, niezbyt długim wstępie powiem wam, że dziś rano dostałem ciekawą informację. W zasadzie to było przed chwileczką. Być może stanę się nabywcą derbiaka z 86 roku. Choruję na to auto od dawna. Miałem swego czasu Polówkę 86C, przy której naprawdę kupę rzeczy dłubałem, samemu robiłem z żoną wszystko i tak dalej. To była Polówka, którą pamiętam jak dziś kupiłem, to moje pierwsze auto było za 1600 zł, a w przeciągu 3 lat pochłonęła ona ponad 20 tysięcy zł. Nie mówię tutaj o jakimś, wiecie, takim tuningu, dowalimy zderzaki i tak dalej, tylko wtedy robiłem pierw na fabrykę, a później poszedł German Style, czyli nisko i szeroko. Teraz jakbym kupił tego derbiaka, chciałbym go przywrócić po prostu do stanu fabrycznego, może z bardzo delikatną glebą, czy jakimś zawieszeniem zrobił, może koni bym rzucił tam jakiś gwint, tak żebym mógł delikatnie go tylko sobie skręcać, w razie wunaki zlot pojechać, to mógłbym go skręcić bardziej. Teraz się biorę za pakowanie między innymi takich tutaj dispenserów na ogniwa, co kupiliście. No i jadę w miasto i będę musiał jeszcze pojechać, zapisać się na prawko na tą kategorię A, chociaż akurat dzisiaj się dowiedziałem, że chyba od wczoraj poszła informacja, że nowe zasady nie wchodzą póki co, no ale już trudno, już się dzwoniłem tam do niej, że przyjdę się zapisać, więc się zapiszę, co mnie cieszy, że nie muszę chodzić na teorię, tylko mogę iść po prostu zdać do Wordu. Teraz ta sama, więc trochę lipa, no ale dobra. I jeszcze jedna kwestia, muszę jechać gdzieś, gdzie bardzo nie lubię, zrobić coś, czego bardzo nie lubię, czyli iść do jakiegoś sklepu i kupić spodnie jeansowe. Jak kupię sobie spodnie, to zrobię wkrętarkę. Tak. Nie wiem, pojadę do galerii, tam jest jakiś Wrangler, kupię pewnie pierwsze, co na dupie siądzie i tyle. No ale zobaczymy. No i moi drodzy, paczuchy są już wysłane. Teraz jeszcze jedną paczuchę do kiosku muszę jechać odebrać. Tam jest chyba szczotka, to się nazywa karta, czy to brody w zasadzie firmy Zew. Zew? Jakoś tak. No i później do tej nieszczęsnej galerii, bo to jakieś dżinsy. Nie cierpię chodzić do sklepu kupować ubrania, co wielokrotnie podkreślałem i często jest tak, że jak idę, to kupuję, jak coś mi później pasuje, to idę później za tydzień, czy za ileś i kupuję to w ilości dużej, żeby było już na zapas. Tak jak te bluzy, które widzicie, mam chyba ze 4 takie same. Zobaczcie, normalnie dostałem gratisy, dostałem krem do twarzy. Nie wiem, co z tym zrobić, wyrzucić chyba. Jakaś jedwabna regeneracja. Miło, że ktoś dał, ale po co mi? I takie ładne pudełko, Zew. A w nim, no nie wiem, takie ładne pudełko będzie, ale unboxing samochodowy macie, co? A, bo mi się przypomniało, że ten kartarz chyba kupiłem z mydłem do brody. Teraz mi się dopiero przypomniało o tym. Tak, mydło do brody zawiera węgiel drzewny z Bieszczad. Jakaś karteczka. I szczotka Z. Kupiłem ją dlatego, że to jest chyba z włosia dzika, ale ona jest bardzo fajna, bo jak pani mnie nią wyczesywała w salonie, to pierwszy raz miałem ogarniętą brodę. Nie wiedziałem, że nie wolno używać grzebienia, tylko trzeba szczotek. Człowiek się uczy całe życie. Także teraz kreatur będzie bardziej cywilizowanie wyglądał. A teraz jestem jeszcze w galerii, tak jak wam mówiłem, i spotkałem kogo? 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 Człowieka technika. Człowieka NCM-u technika. Też jesteśmy teraz przy płycu. Zatrzymaliśmy się w połowie windy, o matko, i co teraz? MCR chce wyjść, uratuj mnie! Wiecie co, przed chwileczką miałem dosyć specyficzny telefon. Jakiś pan z okolic tutaj Legnicy zadzwonił do mnie, że ma jakiś sprzęt, który jest mu niepotrzebny i z chęcią by go przekazał właśnie jako wsparcie kanału, to się liczy, tak? Bo ten sprzęt prawdopodobnie będzie albo wykorzystywany podczas jakiejś pracy, albo pokażę wam, jak coś zregenerować, jeżeli coś nie działa, przerobić.
Jestem wstępnie umówiony z nim na sobotę, czyli pojutrze. Po giełdzie będziemy się kontaktowali, bo ten pan też będzie na giełdzie. I kto pierwszy z nas będzie schodził z giełdy, to zadzwoni do drugiego i się umówimy na odbiór. No ciekawe, co tam się będzie działo. Jestem bardzo ciekaw. Bardzo miły gest ogólnie. A teraz wam powiem jako ciekawostkę, tak jak na wstępie mówiłem, że chcę nagrywać takie vlogi, żeby one były takie bardziej w zbiór różnych rzeczy z przeciągu całego tygodnia. To teraz wam wrzucę vloga, którego nagrywałem z półtora tygodnia temu i go nie dokończyłem nagrywać i on już poszedł tak naprawdę w wersję roboczą. I teraz wam mogę go przedstawić, na przykład on będzie taki niedokończony, troszeczkę tam jeszcze o pewnym turnieju miałem powiedzieć, ale o tym powiem jeszcze za jakiś czas. Na pewno do tego tematu wrócimy bardzo niebawem. Mam nadzieję, że tytuł tego filmu będzie coś w stylu poszedłem na rower vlog albo coś takiego, a nie, że znowu zostałem potrącony na rowerze. Jest dosyć fajna pogoda, słońce świeci, są 2 stopnie na plusie, więc warto się przejechać parę kilometrów. A gdzie pojedziemy, to jeszcze nie wiem, a na czym pojedziemy? Jeszcze nie zdecydowałem, ale chyba na MTB-ku. Zaraz zobaczymy, idę coś zjeść na razie, jakieś śniadanko. Duzie! Duzie, przyszło coś? Duzie! Po tygodniu czasu przyszła paczucha z T-Tres, czyli koszulki. Wojtuś już wie, że to jest jego koszulka i chce się do niej dobrać i cały czas gada tato. Tu jest koszulka chyba żony, tu jest koszulka moja, tu jest nie wiem już jaka i tu jest duża bluza. Później to założę, zobaczymy jak to będzie pasowało. Ogólnie jakość jest fajna, ponieważ wiem, że na T-Tresie są fajne jakościowo koszulki. Zaraz na Wojtusia założymy tą. Trochę będzie chyba za duża na ciebie Wojtuś, ale na zapas kupiliśmy. Bluza? Fajna bluza? Z tatą? Tata? Tata założył ci jedną na drugą, ale tylko na chwilę. Tato! 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 Tutaj mamy bluzę z kapturem. W takim modelu tutaj mamy koszulę z kreatorem. Powiem wam, że naprawdę fajne jakościowo są. I tutaj torba na zakupy dla żony May. Z kreatorem też jest taka gruba, fajna. Chciałem gdzieś nagrać krótkiego vloga. Ale mam bardzo duże obawy o dźwięk, moi drodzy. W każdym razie, jak widzicie, mamy niecałą połowę lutego, a pogoda jest całkiem fajna. Na dworze są 3 stopnie, można jeździć. Teraz, co prawda, moi drodzy, miałem przerwę prawie półtora miesiąca bez jazdy na rowerze, co było dla mnie tragiczne, bo jestem chyba uzależniony od roweru. Póki co napedałowałem na razie 8 km, jeszcze z 15 i będę wracał. To ma być taki dzisiaj malutki tylko rozjazd, nigdzie daleko, tylko tak w koło komina po takiej drodze troszeczkę, jak widzicie, zabłoconej lekko, offroadowej. Taka droga jest już od 1,5 km. Cały czas mam nadzieję, że będzie lepsza. Zobaczcie, zobaczcie, koła jak w fatbajku. Ale moja wersja jest taka, że już tam za zakrętem będzie lepiej. Ta moja wersja już od 1,5 km taka jest w sumie. No dobra, jedziemy. Tak. Na tu, na tu. Fajne okulary? Teraz możesz bezpiecznie biegać po domu, żeby ci muchy do oka nie napadały, co nie? Wiecie co wam powiem? Mam do rozebrania około 40, może 50 baterii od laptopów. Ale problem jest taki, że wiecznie jestem pokiereszowany po otwieraniu tych baterii laptopowych. Tutaj kolejny dowód tego, że znowu się pociąłem, otwierałem pierwszą baterię. Te blaszki są piekielnie ostre. I teraz dwie kwestie dla was. Zauważcie, że noszę już okulary od dawna, kiedy rozbieram te baterie. Uwierzcie, że jak plastik odszczeli wam czy coś, jest to dobre rozwiązanie mieć takie okulary, żeby nie stracić oka. A druga kwestia, jak teraz widzicie, porządne rękawice. To są chyba, jak się nie mylę, antyprzecięciowe. Myślę, że to będzie takie moje must have teraz do rozbierania ogniw od laptopów. A tutaj zobaczcie często o takie właśnie coś, jak tutaj widzicie kawałek wystający.
blachy się rozcinasz. I to są o tyle paskudne rozcięcia, że one są piekielnie, ale to piekielnie głębokie, bo to wchodzi jak masełko, tak jak brzytwa idzie przez skórę i to rozcina, nie wiem, teraz miałem, jak tak lekko rozchyliłem, to już kostkę chyba było widać. Ogniwa, jak widzicie, za mną są porozbierane, są już posegregowane. Tam jest część, które pójdzie w ogóle, paszał bon zrobi. I tym razem nie powiodło mi się. To znaczy nadal wystawię te ogniwa w takiej cenie, jakiej cały czas wystawiałem. Nie będę tutaj robił jakichś dziwnych ściem. Ale na tych ogniwach będę, jak się nie mylę, 45 chyba złotych w plecy. No niestety nie udało mi się kupić na tyle fajnych baterii, żeby te ogniwa się odzyskiwały tak, jak ja bym chciał, żeby się odzyskiwały. A teraz, moje drogie kreatorki, co? Godzina 21.13 już jest. Muszę jeszcze nagrać dwa filmy. Więc czas się za to brać. Pewnie skończę gdzieś koło godziny 1-2 w nocy. Z czego jeden film jeszcze bym chciał przynajmniej zacząć montować. No i moi drodzy, mamy kolejny dzionek. Dzisiaj o godzinie 20.30 jest live, czyli możecie wiedzieć, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia od razu, tak? Jest dziś piątek. Miałem w sumie od rana pracować, robić filmy. W nocy poszedłem dosyć późno spać, bo też pracowałem. Jest teraz godzina 11.40, a ja dopiero jadę po jakiś odkurzacz. Żona mi zleciła kupno jakiegoś odkurzacza. Prawdopodobnie zrobiła jakiś sensowny research, więc jak chcecie, to mogę się z wami podzielić. Nie wiem, ciekawym odkurzaczem, pokazać wam, co warto kupić w jakimś przedziale. Myślę, że to będzie całkiem przyzwoity wybór, więc... No dobra, jedziemy. Jedziemy do Euro AGD RTV, czy jakoś tak to się nazywa. I przy okazji zajdę do jakiegoś Carrefoura kupić jakieś płatki śniadaniowe dla Wojtusia i tatusia. I coś tam jeszcze miałem kupić, już nie pamiętam, jestem zmęczony dosyć. No nic, jedziemy. Zobaczcie, takie coś. Thomas Aqua Plus Pet and Family. Było akurat w promocji chyba z 1200 czy 300 na 1000 gdzieś. Już nawet nie pamiętam, 100? Takie coś, żona mówi, że jest dobre. Później zobaczymy w domu, co tam jest. I moje drogie kreatorki, pytanie do was. Może ktoś z was wie, zna problem czy coś. Gumki do włosów. Czy da się kupić jakieś takie coś, co jest porządne? Może być drogie, ale byle by było jakieś porządne, a nie się rozciągało za dwa dni. Wiem, że kiedyś, jak jeszcze chodziłem do liceum, znajomy mi podsyłał gumki do włosów chyba po 15 dolarów za sztukę. Jakieś takie to były porządne, takie fajne, ciężkie gumki. Czy wiecie gdzieś jakiś namiar na takie coś? Bo to jest irytujące, takie dziadostwo, to wszystko w sklepach. Będziesz testował odkurzacz? Ludzie się pytają, czy przetestujesz odkurzacz. Teraz? Nie, później. Znajdę instrukcję obsługi. Bo ja nie wiem, jak to się obsługuje. A Wojtuś dopadł Mohumik. Mohumik? To jakby ktoś nie wiedział, to my z Wojtusiem, nie wiem dlaczego, ale na wszelkiego rodzaju płatki. Jak mówimy? Co to jest? Mohumik. Mohumik. To jest, moi drodzy, Mohumik. Mohum, Mohum. Zarąbiście? Teraz wszyscy to odkurzacz chcą. No dużo końcówek jest, zobaczymy. Może jakąś recenzję, jak będziecie chcieli, zrobimy. Taki dosyć ciekawy odkurzacz. Prawdopodobnie żona mówiła, że jest produkowany w Niemczech, tak? A teraz, moi drodzy, trzy krótkie unboxy paczek z Chin. Sam nie wiem, co to jest, bo już dawno temu to zamawiałem. Laser. A dlaczego są dwa? Mi się wydawało, że ja jeden zamawiałem. A nie, to jest jeden. Tylko w dwóch częściach. I nie ma baterii. Następna paczka, bardzo lekka, więc podejrzewam, że może być jakaś część elektroniki tutaj. Kto wie, co to jest, moi drodzy? Zobaczcie, niby kondensator, a lata w środku. I trochę modułów TP4056. To była następna paczka. I trzecia, największa z tych paczek. Wypas reklamóweczka, a w niej... Tak, jakaś elektronika. Tu widzę jakieś... co to jest? TDA 2030, kilkadziesiąt sztuk.
Tranzystory widzę, jakieś TIP 40 chyba 1C, jakieś inne tranzystory, jakieś takie coś. 100 sztuk montażówek. 10 kilo? BTA 16 kupiłem, widzę chyba dużo. Tu jakieś SMD, co to jest? Ja w SMD coś kupiłem. Porąbało mi się coś? Aż muszę to otworzyć, nie wiem co ja zamówiłem w SMD. Aha, 100 sztuk eneków. Aha. Ja się pomyliłem. To nie miały być SMD. Niechcący kupiłem 100 sztuk eneków SMD. No dobra. Tutaj widzę jakieś przetwornice. Nie, to są jakieś układy audio, dwa takie malutkie. Też na filmy będziemy testowali. I WS, co to jest? TL431. To są diody Zenera regulowane. I to by było tyle z tych krótkich trzech unboxów. Za momencik dosłownie przyjdzie wiśnia, będziemy się szykowali do live'a. Tutaj wam pokażę takie fajne jeszcze pudełeczka. Zobaczcie, kupiłem po chyba 4 albo 5 zł. Takich kuwetek kilka. Bardzo fajna opcja. I w końcu kupiłem field do mojego Kerschera, ponieważ ja go od nowości nie wymieniałem, czyli jakieś 4-5 lat. A swoje przeżył, bo odkurzałem nimi i błoto, i gruz, i wszystko inne. Więc myślę, że w końcu warto byłoby ten filtr wymienić. Gładź, jak robiłem, też odkurzałem nim. Ten filtr jest już naprawdę nieźle zapchany, więc w końcu go wymienię. I jedziemy teraz na giełdę do Wrocka. Fajnie się jechało, mówiłem nawet, że fajnie nie ma ruchu. Po przejechaniu jakiś 40 km stoimy właśnie w korku. Ile? Panie, daj pan 5 zł. No nie, wypadł stąd. Drzwi trzeba zaryglować. Jakiś bandytyn fafluchten chodzi tu. No i sobie stoimy, czekamy. Karetka, służby. Wszystkie 4 pasy są zamknięte. W sensie 2 pasy z naszej strony, 2 pasy z przeciwnej strony. Myślałem, wiesz co, mam do wyboru. Albo ciebie, albo siostrę. Wybieram jednak siostrę. No i sobie tak będziemy jeszcze stali. Wszystkie wkrętarki zostaną wykupione i... I będzie wielka tragedia. I będzie hańba na wkrętatorę. Wczoraj żadnej wkrętarki, dzisiaj się okaże żadnej. Może ktoś coś zostawi dla ciebie. Tak, jakiegoś pewnie dedrę. Derdę. Parkside. Albo Parkside. To czekamy. Tak wygląda z nimi jazda. A teraz co? Trzeba iść ponagrywać troszeczkę filmów, więc uciekam do Nory Kreatora. Nagram dla was pewien unboxing. Dostałem taką paczuchę od pewnej firmy i będę to testował. No i co? Mam nadzieję, że vlog wam się, moi drodzy, podobał. Jeżeli wam się podobał, to dajcie znać w łapkach. Dawajcie je na przykład w górę, jeżeli wam się podobało. Jakieś inne ciekawe linki, to wszystko macie w podpisie pod tym filmem. Dzięki, moi drodzy, że jesteście i mam nadzieję, że vlogi będą coraz lepsze, coraz ciekawsze i coraz fajniejsze. Trzymajcie się.